czas nieubłaganie i szybko leci. Dzisiaj jest 6 kwietnia, no tak. Kwiecień, plecień, poprzeplata, trochę zimy, trochę lata. I zastanawialiśmy się od rana, jechać, nie jechać, leje, grad, słońce. I tak na przemian. Ja dzisiaj mam lekko, można powiedzieć, lekki taki dzień i wolny dzień, również od pracy. Byłem na małych zakupach, kupiłem sobie gogle, o których kiedyś wspominaliśmy. Od kilku lat już jeżdżę na tym modelu, na modelu Ariette. On ma tutaj bardzo dużą wentylację i tym samym te gogle nie parują. A to jest chyba największy mankament wszystkich gogli. I plan był taki, żeby kupić tylko to, czyli gogle. No ale zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Trzy opony na tył, trzy opony na przód. Kupiłem te opony, to są opony firmy Michelin Starcrossu, taki nowy model, znaczy nowy, on jest prawdopodobnie od roku na rynku, ale nowy w firmie Oleg Motocykle i Wojtek dzisiaj, no można powiedzieć, że bardzo dobry rabat na te opony mi dał, jednorazowy rabat 80%, żebyśmy je wytestowali, przetestowali. W tym tygodniu je założymy, bo jedziemy w góry, no i wykażemy, czy przekażemy nasze odczucia i opinie na temat tych opon. Kiedyś jeździliśmy na Michelin, na Competition, na szóstce, ale wydawały nam się one trochę za twarde. Teraz są różnego rodzaju twardości, bo jest medium, jest soft, są też twardsze, także no, będzie porównanie. Także jedziemy. Moja Beta kochana, niestety ostatnio nawaliła coś instalacja elektryczna. Nie było ładowania, ale to jest ponoć mankament wszystkich bet, że instalacja elektryczna jest słaba. No i nie miałem ładowania. Jakby człowiek tam zajrzał do środka, ona ma przejechane tylko 45 motogodzin, to bardzo dużo, no bardzo dużo. W złym stanie ta instalacja wyglądała, język mi się plącze. Parę dni temu, o kilka w sobotę po południu, dzwoni ktoś do mnie na telefon komórkowy. Wyświetla się numer, widzę kierunkowy ze Stanów. Nie mam znajomych ze Stanów, poza może jedną osobą, Majka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale mam jego numer telefonu wgrany w książce i tym samym byłby przypisany do kontaktu. A tutaj nie. Tutaj tak nie było. No ale nic, odbieram przecież. Nic strasznego się nie stanie. I słuchajcie, z tym akcentem takim, no nie wszyscy go mają, ludzie, którzy mieszkają na zachodzie, którzy mieszkają w Stanach, ale ta osoba minimalny taki akcent miała. Dzwoni do mnie facet, przedstawia się. Cześć, tu Stanisław, Chicago. Mike, ty na pewno będziesz wiedział, bo mieszka przy 66 ulicy. Chyba mam mało powietrza z tyłu. Czy ja się dodzwoniłem i tu wymienia moje imię, Marek, nazwisko? No mówię tak, słucham. Bo ty mnie może znasz albo nie znasz, może kojarzysz, może nie, ale kiedyś, jak jeździłeś do swojej babci na wakacje, tak mówi, ale mnie nosi. Do babci na wakacje, to kolegowałeś się z takim chłopakiem, Jacek ma na imię. Mówię, tak, pamiętam, Jacek Wójcik. No to właśnie ja jestem, Stanisław. No i słuchajcie, zaczął opowiadać, jak on to miło, ale wspomina oczywiście swoje dzieciństwo i nie tylko w Polsce, ale do meritum, o co chodzi. Zadzwonił do mnie i odszukał, nie wiem jak, odszukał do mnie numer telefonu, no nie jest to trudne. Zadzwonił, by mi podziękować, mnie, za to, że on jest w Stanach. Za to, że on jest w Stanach
No i tam... Ale czemu nie? No i tam się dorobił, bo... Bo zdaje się, że ma jakiś sklep, czy kilka nawet sklepów. Nie zdaje się, tylko tak, no bo o tym mówił. Rozmawialiśmy chyba przez półtorej godziny, słuchajcie. To chyba jego najdroższa rozmowa w życiu. Sklep z futrami i z kożuchami, ale dzwonił po to, żeby mi podziękować. Ponieważ mój dziadek, jeszcze przed II wojną światową, to już 100 lat, za chwilę. No tak, przed II wojną światową to jeszcze nie 100 lat. Zawsze miał jakiś interes, jakiś biznes. W czasie okupacji miał sklep z materiałami, z tekstyliami. Coś tam jeszcze, a później przyszła komuna i Bierut pozamykał większość prywatnego biznesu i mojego dziadka biznes również, a miał wytwórnię wód gazowanych. No lali tak zwany zelter, jak to się u nas mówi. Ciężko jest mi jeździć i rozmawiać. A poza tym chyba silnik zakłóca mój głos. W każdym razie miał ten sklep wróć. Wytwórnie był wygazowany. Komuna przyszła. Komuniści zabrali mu wszystko. Wszystko ponoć. Obłodzili cały dom. A dziadek, no to wiecie jak to w tych historiach. Nie wiem czy to jest dopowiedziane, czy tak było naprawdę. A dziadek ponoć jedyną z rzeczą, nazwijmy to wartościową, którą udało mu się schować, to schował radio na strych. I właśnie przy tym radiu Stanisław, który mieszkał, ten, który dzwonił, Stanisław, który mieszkał w tej samej miejscowości podkarpackim, obecnie podkarpackie, wtedy to było, nie wiem, rzeszowskie chyba, niedaleko Dębicy, pozdrawiam całą Dębicę i okolice. Dziadek wraz ze Stanisławem na tym radiu w ukryciu, za to były kary, nie wolno było, w ukryciu słuchali Radia Wolnej Europy i Głosu Ameryki. O, koledzy są, ale ja jeszcze dokończę tę opowieść. Głosu Ameryki. Zaraz wrócę, już. I mój dziadek temu facetowi ze Stanów obecnie zawsze powtarzał: Stanisław, słuchaj, rób wszystko, żeby z tego kraju uciec. No i w latach, zdaje się, 60. ubiegłego wieku, ja pierdzielę, jaki czas, w latach 60. ubiegłego wieku udało mu się wyemigrować do Stanów przez Wiedeń. No i o tym wszystkim przez te półtorej godziny Stanisław opowiadał. Bardzo wzruszająca również i dla mnie historia i opowieść, bo to jakby wiąże się z moją rodziną. No i tak jak mówiłem, Stanisław, bo wtedy nawet nie mógł zadzwonić, nie mógł napisać, bardzo chciał mi podziękować za to, że no niejako impulsem do tego wyjazdu był mój dziadek, jego nauki, aby on wyemigrował z Polski, a tam w Stanach, jak wielu ludziom, się udało. To tyle. Znowu kleci. Kwiecień, klecień. Już nie. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Przepraszam. Jakie faux pas.